To co, jeszcze raz? Tak jest. Cześć, witam Was na kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14, a dzisiaj moją gościnią jest Anna Matusiak. Dzień dobry. Witam Cię serdecznie, bardzo Aniu. Bardzo się cieszę. I teraz jak ja Cię mam przedstawić? Anka Skakanka. Anka Skakanka, Anka Skakanka była gwiazdą telewizji. O, dawny czas. Ale tak jest, tak było i myślę, że nasi odbiorcy i odbiorczynie pamiętają Cię z... No, chciałem powiedzieć ze srebrnego ekranu, ale to już, że tak powiem, z ciekłokrystalicznych ekranów. Tak, tak. To są te czasy, to nie było tak dawno. To nie było tak dawno. Ale jesteś autorką książek, dziennikarką, autorką książek. I ja mam takie na początek pytanie, jak to jest przejść z tego świata cukierkowego telewizji do tych dwóch pozycji... jednych z pierwszych Twoich książek, które się ukazały, tak. Bardzo ciężkich, hardkorowych, opowiadających o trudnych losach kobiet, mm-hmm. o kobietach w więzieniu. Mm-hmm. Jak to się stało w ogóle? Skąd? Muszę Ci powiedzieć, że to jest wbrew pozorom tak naprawdę bardzo przewidywalne, bo ludzie myślą, o Jezu, zupełnie różne światy. Nie, to są światy bardzo do siebie podobne. Ja zostałam dziennikarzem po to, żeby naprawiać świat i żeby rozmawiać o trudnych rzeczach z prawdziwymi ludźmi. Ja nie mówię, że celebryci nie są prawdziwymi ludźmi, ale jakoś, wiesz, prawda jest dla mnie tam, gdzie jest trauma, gdzie jest cierpienie, gdzie nie ma właśnie tego cukierkowatego świata, choć ten jest oczywiście cudowny i obyśmy wszyscy mieli jak najwięcej tego cukierkowatego świata dookoła każdego dnia. Natomiast mnie to zawsze jakby dziennikarsko interesowało grzebanie w ludzkich umysłach i właśnie w tych trudnych historiach. W związku z czym pierwsze moje książki to były w ogóle książki z literatury faktu, które ja nie nazywam w ogóle debiutem, bo dla mnie to jest praca dziennikarska, a nie pisarska. I tak odwiedziłam więzienie na Grochowie, tak odwiedziłam dziewczyny molestowane w dzieciństwie. Pierwsza książka to była Skazane, druga Molestowane. I to więzienie oczywiście gdzieś tam zawsze we mnie było, jakkolwiek to by nie brzmiało, dlatego że my tak bardzo lubimy w życiu oceniać, a nic nie jest czarno-białe. Ja pamiętam, że jak chodziłyśmy do więzienia, bo pisałam tę książkę z koleżanką, to rytuał był taki, że pani nas przejmowała i mówiła, dzisiaj idziemy do celi i siedzi tam dziewczyna z paragrafu takiego i takiego. A jaki to paragraf? No, morderstwo tam kobiety. I myślisz sobie, Jezu, potwora zobaczenia, potwora. Po czym po dwóch godzinach rozmowy przytulasz się z tą dziewczyną i oczywiście absolutnie nie usprawiedliwiasz jej czynu. Nie, to nie twoja rola. Ona siedzi, została skazana, słusznie, nie ma o czym mówić. Ale widzisz tak wiele kontekstów. Wiesz, że to dziecko siedzi i wychowało w jakiejś patologii. Matka zachlana, ojciec zachlany, ona uzależniona od kokainy w wieku 9 lat. Trochę nabiera wtedy ten czyn innego wymiaru. Zawsze możesz wybrać dobrą drogę, żeby było jasne. Mhm. Ale to wszystko nie jest takie proste w życiu, nie? Więc dlatego mnie to fascynuje również pisarsko. No i właśnie to zderzenie tego cukierkowego świata. I oczywiście wszystkim życzymy jak najwięcej tego cukierkowego jak świata, najwięcej. Ale prawdziwego cukierkowego świata, a nie tego lukrowanego. Tak, i sztucznego, i nieprawdziwego. Wiesz, ja zawsze się śmiałam, że pracując w show biznesie, bo i takie miałam, no wiesz, jak to w dziennikarstwie, to robisz, co akurat jest potrzebne. No prowadzisz imprezy, no to na jest show biznes. Albo zajmujesz się po prostu pudelkiem. Nie zapomnę, jak prowadziłam taki program o plotkach i mówię, Boże, ale ja w życiu nie przeczytam pudelka. Szybko pani się nauczy, to 3 razy pani przeczyta, będzie pani wiedziała. Takie życie. No, to ma klikalność, ludzi to interesuje, trzeba też jakby to zrozumieć. Ale pamiętam, że zawsze się śmiałam, że jak się szło na te, wiesz, imprezy pełne czerwonych dywanów i ścianek, to zawsze za tymi ściankami był kurz, nie? I myślałam, Boże, żebyście ludzie tu z kamerą zajrzeli, zobaczyli ten kurz, który tak naprawdę zostanie, jak wszyscy stąd wyjdziemy w tych pięknych światłach i błyszczących cekinach, nie? Taka prawda, no, ale wszystko jest ważne i wszystko potrzebne. Dobra, literatura faktu. I Twoja książka o macierzyństwie. Tak, i tę książkę traktuję, nie ma jej tutaj, ona miała swoją premierę rok temu i tę faktycznie traktuję jako debiut, dlatego że to była pierwsza powieść obyczajowa, taka już z pełną świadomością napisana, bo ja długo dojrzewałam do tego, bardzo chciałam, żeby ta powieść była dobra, a nie jakieś tam, wiesz, po prostu napisane, bo się wprawiam w pisaniu, dlatego że też mam pełną świadomość, że jeżeli ktoś nie kupi od początku mojego stylu pisania, to nie da być może szansy już później, za dużo ludzi pisze, więc chciałam, żeby ten pierwszy debiutowy kawałek był już naprawdę dobry, ale to była też moja terapia, zwyczajnie rzecz ujmując, dlatego że historia, fabuła zupełnie nie związana ze mną, zupełnie inni bohaterowie, nawet nie ma tam mnie i w żadnej z tych postaci, pewnie w każdej trochę, ale w żadnej tak, wiesz, jeden do jednego. Natomiast emocjonalnie to absolutnie bardzo moje przeżycia, zasłyszane dialogi,
dialogi, często gdzieś tam oczywiście wsadzone w usta w zupełnie inny kontekst, zupełnie kogo innego ze szpitalnych korytarzy. Mhm. Bo kiedy zostałam małą mamą, przeżyliśmy wszyscy w rodzinie bardzo trudny moment i usłyszeliśmy diagnozę dotyczącą naszego dziecka, taką, po której świat się wali. I mówię o tym dzisiaj ze pełnym spokojem, bo się nie sprawdziło i nasze dziecko jest zupełnie zdrowe. Natomiast pamiętam jak dziś, że wydawało mi się, jakby zrozumiałam sens, świat się wali z tego przysłowia, że to nie jest metafora. Pamiętam, że siedziałam, wydawało mi się, że spada sufit. I mówię, Boże, musimy stąd uciekać, przecież spada sufit. Nie widzicie, jak profesor mówił, co o nas czeka i żeby się żegnać z dzieckiem, bo jeśli przeżyje, to będzie w stanie strasznym. Mam super zdrowego synka, dzięki Bogu, co traktuję w kategorii cudu. I wiesz, po trzech latach tam się zaprzyjaźniłam z dziewczynami, które pożegnały swoje dzieci, które wyszły z dziećmi, ale co chwilę tam wracają. To zmienia perspektywę spojrzenia na życie już na zawsze. Tego się już nie odzobaczy, jak mówi młodzież. I ja sobie wtedy obiecałam, że po prostu muszę coś z tym zrobić. Ważnego. Nie umiem założyć fundacji. Może to jeszcze przede mną. Może to właśnie przed tobą. Bardzo by to było piękne, ale jakby nie czuję się na to jeszcze gotowa, więc no, robię to, co umiem. Pomagam tym, czym umiem, czyli pisząc o czymś ważnym, co może komuś po prostu uratuje życie, choćby przez to, że zacznie wierzyć. Bardzo wiele matek po przeczytaniu tej książki napisało, Boże, ja mam dziecko po wylewie. Jezus, jak ja się cieszę, czyli to jest możliwe, że może jeszcze będzie dobrze, może będzie lepiej niż mówili. Ja myślę, że nadzieja jest absolutnie mega ważną sprawą, nie? W walce o wszystko, co trudne w życiu. Przy każdej chorobie nadzieja jest najważniejsza, bo jest wiele przypadków, kiedy ta nadzieja zamienia się w ozdrowienie, ale które oczywiście dają ozdrowienie. Ale tak? To jest, myślę, że to jest taka wewnętrzna siła w nas, którzy wspieramy osoby chore w rodzinie i to daje tą ogromną siłę, dokładnie, że ktoś nagle z takiej choroby, czy z diagnozy postawionej przez lekarzy, czasami błędnej, ale to jest jednak psychiczne obciążenie, ktoś z tego wychodzi obronną ręką i dalej może się cieszyć życiem razem z całą rodziną. Dokładnie, dokładnie. No. Poza tym, wiesz co, ja chciałam też a propos tego, o czym mówisz, trochę oddać hołd jednej z pielęgniarek i ją uczyniłam główną bohaterką tej książki, to jest pielęgniarka Małgosia, w rzeczywistości pani Ania, która oczywiście ma mnóstwo fikcyjnych tam treści w budowie swojego życia w książce, bo nie znam jej życia od dziecka, a Małgosię poznajemy właściwie od dziecka, ale chciałam jej oddać hołd za to, jakim była człowiekiem, jak się zajmowała tymi dziećmi, ale jak zajmowała się też nami matkami, jak przychodziła i mówiła, pani Aniu, proszę, i tam pani Ulu, pani Iwonko, pani Ilonko, proszę słuchać profesora, to są mądrzy ludzie, ale proszę też pamiętać, że tak powiem, czasami medycyna jest bezradna i dochodzi do cudu, nie? Więc i ona mówiła, ja tu pracuję, wie pani, 40 lat, ja widziałam dramaty, końce świata, ale ja widziałam też cuda, więc nie przestawajcie wierzyć, dziewczyny. A to powodowało, że mówiłyśmy, Jezu, niech pani jutro przyjdzie znowu. Dzięki, nie? To dawało siłę. Dawała więc wam ogromną siłę, ogromne wsparcie w tym bardzo trudnym okresie, ogromną. Bo to jest. No ja pamiętam, jak bardziej z opowieści, kiedy ja wylądowałem jako dziecko w szpitalu i ja pamiętam zapłakaną twarz mojej mamy, mojej babci i to, ale też pielęgniarki, lekarze robili wszystko i mówi, nie, to może się uda, może to się odwróci i no, no i, co? I tak jest, no, wydarzył się cud, tak możemy powiedzieć o cudzie, no, tak widzisz, naprawdę, to że to są, gdzieś ta książka dlatego jest mi bliska. Tak, i tak. No i proszę bardzo, i zgasło nam światełko. I co, i będziemy teraz brzydsi? Chyba będziemy brzydsi, ale ja myślę, że gramy dalej. Gramy dalej. Myślę, że nie ma co im. Ważne, żeby było ładne to, co mówimy. Kręcimy na żywo i nie montujemy, i to jest nasza zasada, więc jeżeli tak coś się wydarzy w trakcie, nie tniemy, nie przerywamy. Macie dowód. Dalej. Macie dokładnie dowód. Ania. Przed tobą trzy premiery książek. Oj, tak faktycznie sobie, troszkę mi się to tak złożyło przez przypadek. Jak wiesz? Ja się dowiedziałem w zeszłym tygodniu, że będziesz miała trzy premiery książek i to praktycznie w tym samym czasie. No, to nie jest dobry pomysł, ale tak się trochę ułożyło. Jak to się robi? Nie wiem, dlaczego ta tak jakoś wyszło. W każdym razie no, miesiąc po miesiącu już ta jest świeżuteńka, bo to jest osadzona historia dziewczyny, która 8 lat spędziła w japońskim więzieniu, Polka za przemyt narkotyków i faktycznie jest bardzo mocno oparta na prawdzie, choć mnóstwo, to fikcja z prawdą się miesza i nie powiem, gdzie prawda, gdzie fikcja, ale ten fakt tego japońskiego więzienia fascynujący absolutnie, jest prawdą. Wcześniej była splątana, to z kolei historia matki, która siedzi za zabójstwo dziecka swojego, a jest cudowną matką, wspaniałą kobietą i jest młoda dziennikarka Sara, która jest jedyną osobą, która jej wierzy, że ta kobitka została w
wkręcona, wrobiona. No i jakby zaczyna prowadzić swoje śledztwo. Tutaj jest troszkę mniej prawdy, więcej fikcji, a powiedzmy, że Hania, postać tej głównej bohaterki, składa się z kilku różnych postaci, które miałam okazję poznać w różnych zakładach karnych. No a to jest, zanim powiesz tak... Śliczna, patrzcie, jaka śliczna, taka słodka. A propos cukierkowych światów. Słodka, cukierkowa, z serduszkami obowiązkowo, z ciasteczkami. Tak jest, pierścioneczki, wszystko, wszystko. Dlatego, że nie wiem, czy wiesz, ale ja miałam takie doświadczenie też na koncie, że miałam agencję ślubną. Wiem, znalazłem to w internecie i byłem taki, nie, to chyba nie jest tak. Tak, to ja. Potem to się szybko połączyło, jednak wszystkie nitki i tak, miałaś agencję ślubną, no organizowałaś śluby. Pandemia troszkę zrobiła swoje i muszę ci powiedzieć, że wcale nie żałuję, bo myślę, że Polska jeszcze nie jest gotowa na biznes w takim rozumieniu, w jakim ja chciałam go rozumieć, czyli żeby robić spektakle, a nie śluby, nie? No nie kręciło mnie robienie wesel po prostu po polsku, choć oczywiście szanuję i uważam, jest że super. Jest to nasza tradycja i ona się też powoli będzie zmieniać. Będzie, ale powoli. Właśnie, to jest słowo klucz niestety. Ja chciałam robić, wiesz, no, takie spektakularne, bardzo oryginalne rzeczy, nie? A takich klientów jeszcze jest ciągle mało. Są nimi oczywiście obcokrajowcy czy Polki, które się łączą z obcokrajowcami, ale wciąż stosunkowo mało. Natomiast zostało mi z tego doświadczenia sporo wiedzy cennej, którą wykorzystałam w tej książce. I tutaj bohaterką jest właśnie wedding plannerka i jej pary, pokazujące różne oblicza miłości i od razu mówię moim panom młodym, żadna z was tutaj absolutnie nie ma, jest was tu, możecie oddychać spokojnie, nie zrobiłabym wam tego, ale no wiadomo, wyobraźnia plus trochę takiej wiedzy stricte wedding planerskiej. Czyli mamy taki podręcznik, jak założyć agencję? Trochę też, bo to dobra, to zdradzę, że tu główna bohaterka, to mogę powiedzieć, bo to już nie jest spoiler, zostaje rzucona przez swojego narzeczonego na 3 dni przed ślubem, przestaje wierzyć w miłość, jedzie w podróż poślubną sama, bo to Stany, na Florydę, i tam widzi piękny ślub na plaży i zaczyna w niej kiełkować myśl, że zmieni wszystko, że skoro tak, to ona zmieni swoją pracę, pójdzie na kurs, zostanie wedding plannerką i będzie robić śluby, choć nie wierzy w miłość. Jest to przewrotne. Zupełnie celowo. I ta Floryda, i ten ślub na plaży, to jest moja historia. Na szczęście nikt mnie nie rzucał na 3 dni przed ślubem, ale faktycznie to akurat nasze wspólne wakacje z mężem. Zobaczyłam tam ten ślub na plaży i myślę sobie, kurde, jakby w Polsce robić takie rzeczy. Takie piękne, takie naturalne. Bez make-upu, bez tych wsuwek we włosach, wiesz, bez tego wszystkiego, tylko po prostu z taką czystością, taką naturalnością. No, wtedy mi się zamarzyło i tak powstał ten projekt. Wcale nie żałuję, choć tak jak mówię, to jeszcze nie ten czas. Jeszcze nie ten czas, ale doświadczenie kolejne, tak? Zdecydowanie. Ania skrywa dużo sekretów, słuchajcie. Ja, bo ja wiesz, ja żyję po prostu, ja mam ADHD, nie? Ja muszę robić różne rzeczy, bo się też strasznie szybko nudzę, co nie jest akurat dobre, ale książkami się, widzisz, nie nudzę. Ja książkami to kocham, nie, bo te książki. No, słuchajcie, w jednym miesiącu 3 premiery. No, tak, ale już więcej tego nie zrobię. To teraz będzie pytanie. Czy ty te 3 książki pisałaś równolegle, czy po prostu one czekały na cykl wydawniczy? No prawie równolegle, powiem ci, bo te 2 to jest jakby, to jest jedna seria historii prawdziwych i one były pisane naprawdę, właściwie jedna kropka postawiona, jeden dzień przerwy i następna, dlatego że miałam tę historię w głowie, ale oczywiście pamiętajmy, one są na faktach, więc dużo tu jest dokumentacji, researchu i ta dokumentacja i ten research zostały zrobione dużo wcześniej, bo książka japońska, dziewczynę, która jest pierwowzorem bohaterki, poznałam 2 lata temu i sobie tam dojrzewałyśmy do tego, ja też chciałam bardzo nie wywierać na niej presji, żeby ona mi sobie spokojnie opowiadała o swoich losach. No to dosyć mocne losy, więc to też trzeba brać pod uwagę. Ja się teraz szykuję, nie mogę ci powiedzieć więcej, choć strasznie bym chciała, do chyba najtrudniejszej książki, jeżeli chodzi o temat w moim życiu, która premierę będzie miała dopiero za rok latem, a ja właśnie już jakby prowadzę rozmowy, które mają dokumentować ten temat po to właśnie, żeby osoby, z którymi rozmawiam, miały czas i mogły na przykład odpowiadać na moje pytania przez 5 miesięcy, nie? Bo dziś nie mogą, bo nie są w stanie naraz, bo to są za mocne tematy, więc no to tak trudno powiedzieć. A ta, siadłam i pisałam, to się tak miło pisało. trochę też napisałam ją dla takiego eksperymentu, bo myślę sobie, Boże, fajne, lubię te ciężkie tematy, ale trochę bym chciała czasami tak, Jezus, no może tak nie wszędzie musi ktoś kogoś zabić, zmaltretować i wiesz, jakby mieć traumę, z której wychodzi latami. Może by tak napisać coś lżejszego i było mi tu bardzo trudno, bo myślałam sobie, Jezu, to jest chyba słabe. Nie? A nie korciło cię, żeby główna bohaterka na przykład wpadła w jakąś kabałę kryminalną, oczywiście, albo chciała odnaleźć tego narzeczonego, co ją zostawił, czyli wbić mu nóż w plecy? Dobrze kombinujesz, bo ona się przez całą książkę zastanawia, jak się zemścić i wymyśla.
Ale dobra, ale wymyślę, ale jednak nie jest to aż tak straszne jak te wszystkie kryminalne sprawy. Natomiast faktycznie, korciło mnie oczywiście, i nawet że jeżeli nie będzie to jakieś tam morderstwo czy kryminał, bo ja nie piszę kryminałów, stricte kryminałów, bo jakby nie umiem, nie byłabym tak dobra jak nasi kryminaliści, więc nawet nie próbowałabym rywalizować. Natomiast emocje, ja lubię, wiesz, powieści psychologiczne i bardzo się cieszę, kiedy w recenzjach pojawiają się takie hasła, że to jest powieść psychologiczna, mówię, Jezu, dziękuję, bo właśnie to rozgrzebywanie ludzkiej psychiki mnie bardzo interesuje. Poszłam zresztą na studia nawet na psychologię teraz, spełniłam swoje marzenie i strasznie się z tego cieszę. Więc tutaj też oczywiście te pary przeżywają różne rzeczy. No nic nie jest cukierkowe. No nie ma, tak. Życie nie jest czarno-białe. Nie jest. Przez różne barwy przechodzą. Te pary na pewno też mają różne swoje problemy, wątpliwości. Otóż to. Ale to jest chyba to, co powiedziałaś na początku, że chcesz pisać o prawdzie. No właśnie, to by było tak niewiarygodne, że sama bym tego nie dała rady przeczytać. A chodzi o to, żeby czytelnicy chcieli żeby się pod tym podpisać, nie? Bardzo jestem ciekawa, powiem Ci, tej premiery, bo jestem ciekawa, bo to jednak ten mój czytelnik, no nie jestem jeszcze na rynku jakoś bardzo długo, jest to ta książka, która będzie miała 26 października premierę, to jest szósta moja książka. I więc jakby zakładam, że te pięć poprzednich przygotowało czytelnika do jakiegoś myślenia o tym, w jaki sposób ja piszę. Więc tutaj będzie bardzo zaskoczony, bo to jest jednak coś zupełnie innego. Ale mam stres, nie? No, ja rozumiem, ale słuchajcie, 26 października ta pozycja trafia już na rynek. Ja myślę, że już ją w sprzedaży już ją można zamawiać. Tak, można. Zanim powiesz tak, no jaki to znaczący tytuł, słuchajcie. Oj, dużo się rzeczy dzieje, zanim powiesz tak, a co się dzieje potem, jak powiesz nie? Ale to jest życie, tak wygląda nasze życie, więc już 26 października premiera tej książki, ja myślę, słuchajcie, zamawiajcie ją, już zamawiajcie ją. Będzie mi miło. Bo wiecie, podręcznik, wedding plannerki, może niektóre moje, nasze oglądaczki, odbiorczynie pomyślą, a to może jak się Ani nie udało, albo jeszcze myśli, że Polska jest na to nie gotowa, to ja spróbuję. Ale i bardzo możliwe, że tak jest. Próbujcie, naprawdę próbujcie. Robienie wesel, weddingów z angielskiego, z amerykańskiego. Tak. Ja z różnych dziwnych formatów dostępnych w internecie wiem, jakie to są imprezy. Grube. Obejrzyjcie parę filmów hollywoodzkich, nawet ostatnich lat. Nie mówię już o hitach tych największych. Chociażby powiem, bo to mój ulubiony film, Cztery wesela i pogrzeb. Kocham. Tam też ktoś te wesela organizował, mimo że były te śluby, były takie nudne, klasyczne, ale też ktoś nad tym ciężko pracował, żeby wszystkie na przykład druhny miały takie same koszmarne bezy. Dokładnie w tym samym odcieniu groszkowym, czy tam innym, czy różowym, ale dobrze powiedziałeś, że kawał trudnej roboty wykonywał ten ktoś, bo to jest też bardzo ważne. Pamiętajcie, przyszłe wedding planerki, to nie jest praca w kostiumiku, w pudrowym różu i poprawiam kwiatuszek. Nie, to jest ciężki zapiernicz przygotowanie takiego eventu od 6 rano do 6 wieczorem, do 6 rano następnego dnia na nogach i to mówię tylko o dniu koordynacji, a wcześniej 2 lata przygotowań. Nie? I to w dodatku, jeszcze jest super, a jednocześnie bardzo trudne. To nie jest zwykły event. Każde wesele jest jak twoje wesele, bo nie możesz. Oj, dzisiaj mi poszło średnio, ale za tydzień zrobię lepiej. No nie, nic już w tej parze nie zrobisz, więc nie. No bo jeżeli coś robimy, to robimy tak, jakbyśmy robili dla siebie. To jest podstawa zawodostwa. Tak absolutnie naprawdę. Tak. Jeżeli robimy, zrobię dla nich coś tam. Nie, to nie zadziała. Nie zadziała i jestem przekonana, że trzeba wszystkim robić solidnie na 150%. Dokładnie tak. Aniu, pięknie dziękuję Ci za tą rozmowę. Super. Było super. Ja polecam Wam, słuchajcie, pozycje Ani. One są dostępne we wszystkich księgarniach internetowych. W małych księgarniach też można te książki kupić? Myślę, że tak, choć pewnie nie we wszystkich, więc najłatwiej będzie pewnie po prostu sobie wklepać w Google'ach. Doktor Google znajduje wszystko. Wszystko znajduje. A znajdzie Wam też blisko księgarnię, w której będziecie mogli pójść, nie czekać, tylko po prostu pójść, zapłacić, wziąć książkę i zacząć ją czytać. I napiszcie do mnie na Facebooku, po prostu znajdziecie mnie na pewno, bo każda, również krytyczna uwaga, mnie cieszy. Znaczy ta krytyczna mniej, ale szanuję. Prawdziwy twórca, prawdziwa twórczyni, słuchajcie, gotowa na przyjmowanie ciosów krytyki. Przynajmniej tak mówi, nie? Ja myślę, że tak jest. Jesteś osobą pogodną, ale twardo stąpającą po ziemi. Życie nauczyło, tak. To prawda. Aniu, jeszcze raz pięknie bardzo dziękuję. Moją i Waszą gościnią była Ania Matusiak, dziennikarka. Była gwiazda telewizji. Myślę, że muszę powtórzyć. I autorka książek i podręcznika do tego, jak robić fajne eventy weselno-ślubne, czyli
Weddingi, jak to mówią Amerykanie. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to gdzieś tutaj na końcu materiału pokaże się takie kółeczko albo kwadracik. Kliknijcie w nie, a wtedy będziecie dostawać wiadomości o każdym kolejnym odcinku Rozmów na Magazynowej 14a. Jeżeli podoba Wam się to, co robimy, to mówcie o nas swoim znajomym. Jeżeli Wam się nie podoba, to zamilknijcie na wieki. Dziękuję bardzo. Cześć.